Dobra, koledzy i koleżanki, teraz lecimy na Skarszewy. Mam nadzieję, że koleżanki też oczywiście, nie tylko koledzy. Lecimy teraz na Skarszewy. Załadować mebelki, a później ruszamy na Holandię. Holland. Są dwa miejsca, ta firma, gdzie rozładowuję meble. Mam włączony agregat na 25 stopni na plusie. Chcę wygrać na drzewę. Skręć w prawo. Ona musi być suchuteńka, kurczę, po tego, pozamiatana. I będzie. Potem na jeziorki, uciekamy, tam tankujemy. Słuchajcie, na jeziorkach jest stacja paliw Shell, na której jak zalejecie paliwo, dostajecie kartę, na której zbieracie kasę. Bardzo ważna informacja. Fajna sprawa, bo możecie sobie uzbierać całkiem fajną sumkę. Tu wolne, tutaj chyba też wolne. I jedziemy. Jedź 1 kilometr. A kurdelek sobie idzie po drodze. Taki dostojny. Teraz lecimy na Starogard Gdański, po Starogardzie Gdańskim uciekamy na Skarszewy. Tam w tych Skarszewach będziemy musieli się cofnąć. Pojedziemy na jeziorki, tam na jeziorkach zalejemy na fulla auto. A, paliwo mamy jeszcze trochę, tam już spokojnie 100 litrów jest. Za 800 metrów skręć w lewo. Po takich zadupiach nieraz się też tutaj jeździ. Tylko podoba mi się bardzo w tych dunach, tutaj w tej mieścice, ogólnie w tej gminie najprawdopodobniej, to jest, że taką inwestycję tutaj zrobili. To mi się bardzo podoba. Bo tu, gdzie ja mieszkam, to aż wstyd mógł powiedzieć po prostu, ale była możliwość zrobienia biogazowni. To jest najnowszej technologii. Ja wam mówię teraz, jak ja to czytałem, jak to wyglądało. Po prostu ludzie się nie zgodzili na to, żeby była biogazownia, bo uważali, że to będzie śmierdzieć. Facet chciał nawet im pokazać, jak to wszystko wygląda, ta biogazownia. Chciał ich zabrać za granicę z sobą, nikt nie chciał tam rozmawiać nawet. Także dość mało ekonomicznie ci ludzie pomyśleli, bo niestety, ale ileś tam miejsc pracy, z 30 albo coś, miejsc pracy poszło się rąbać. Także no nie wiem, czy to tak, że tak powiem, dobrze zrobili. No ale to sprawa tych ludzi z tej miejscowości, z mojej gminy. Nawet nie wymienię nazwy, bo to aż szkoda gadać, także inwestycja by była dla gminy, podatki mogłaby brać, byłaby bogatsza, by ładnie wyglądała. A tak, to jedna wielka... Za 300. Ale dziurska. Skręć w lewo. Ale dziurska. Powolutku trzeba przejechać, bo to kurczę, takie dziury trzeba... Było widać? Chyba nie, kurka wodna. Jak patrzę na kamerę. Udało mi się wziąć tę dziurę pod kołami, całe szczęście. O, tutaj ze Starogardu Gdańskiego broker Trans stoi. Pauzunia. Dobra, my lecimy na Starogard, potem na Skarszewy. I ze Skarszew będziemy już lecieć na granicę. Dzisiaj trochę pojedziemy, daleko nie zajedziemy, ale jutro zajedziemy trochę daleko. Za 100 metrów skręć w lewo. Jutro już, no, trochę zajedziemy. Mam nadzieję, że uda ci się szybciej załadować. O ile będą meble w ogóle tam gotowe, bo oni postawiają samochód i nie mają pewności, czy w ogóle już jest towar. Także tak to wygląda tutaj. Jedź ponad 8 kilometrów. Pamiętam, jak to się jechało, mniej więcej, wiem, gdzie wyjechać, a jak to będzie wyglądało w praktyce, to się zobaczy.
w Polsce nie da rady się rozpędzić, po prostu nie da rady. Trochę się człowiek rozpędził, nie proszę bardzo, już 70, ograniczenie. Ale powiem wam, że ogólnie poszło nawet sprawnie, bo to, która to jest godzina, to 12 godzina prawie, a no tak średnio poszło, powiem wam szczerze, średnio. Znaczy tak, 7.38, 9.10, 11, no nawet poszło, no całkiem nieźle. Może udałoby się dzisiaj doskoczyć do granicy, jakby załadowali się samochód. No czemu by nie, no fajnie by było. Troszkę pauzę bym zrobił, na noc bym pojechał, całą noc bym jechał teraz. To bym był tam w piątek rano, w piątek wieczorem by ruszył, w sobotę bym odpiął naczepę i pauza, 45 godzin. Słuchajcie, nie oszukujmy się. Pauza 45 dla mnie płatna, 2 dni leżenia i 2 dni euro dla mnie. Słuchajcie, to nie jest nie fair. Takie są po prostu zasady i tak jest po prostu i tyle. 2 dni na frytkach, bo wiem, że jest dużo frytek na weekend, także pewnie sobie w niedzielę zjem frytki i w sobotę zjem. I w sobotę też frytki zjem, także. Wiem, że wyglądam jak poczek, ale... Ale już jest okej. Co teraz pomyślę, że muszę tyle czasu stać tu w tych Skarszewach. Mówię normalnie... Kręca. Ale co zrobić? Trzeba to trzeba, móc to móc. Najważniejsze, że jedno już mamy, że tak powiem, załatwione. Naczepa się teraz do 25 stopni Celsjusza nagrzeje. Przygoda właśnie mi oznajmił, że Justyna Kowalczyk zdobyła złoty medal. No to wiadomo, że ona zdobędzie złoty medal, no ale wielka tamta.
sensacja. Jakby nie zdobyła medalu, to by była sensacja. A że zdobyła, to normalne.
jedziemy. Do biura damy im tam zamówienie. Czy numer zlecenia. Później meble.
Tego czysto. Aha, stacja paliw, czyli ja muszę jechać w lewo. Za 300 metrów jedź na rondo. To ja wiem, że muszę jechać w lewo. Tak, to był pierwszy ten, tak, dokładnie, na nową karczmę. 100 metrów jedź na rondo. Jedź na rondo, skręć w drugi zjazd. No jakie hamowanie awaryjne na co wiek, kurczę. Tak, na pewno będzie tu. Tak, dobrze. Bo ja tutaj kojarzyłem, że tędy przyjechałem. Zmieniam trasę. Nie, to jest niemożliwe. Za 800 metrów skręć w prawo. Tak, tu kojarzę, że to rondo tak brałem. A teraz zobaczymy, czy pamiętam dojazd dalej. Tak, tak, tak na pewno przejeżdżałem. Bo widzę tutaj kościółek drewniany. Na pewno. Jeżeli to możliwe, zawróć. Nie, to niemożliwe. Chociaż tylko tędy można jechać. Patrzcie, gdzie to można będzie zakupy zrobić. Jeżeli tu jest Biedronka. Zawróć. Za 300 metrów skręć w prawo. No tak, a na tym rondzie jak się jechało? Za 120 metrów. Zawróć. Jeżeli to możliwe, zawróć. Za 100 metrów skręć w prawo. No nie, skręć w prawo. Jeżeli to możliwe, zawróć. To jeszcze. Zmieniam trasę. Jeżeli to możliwe, zawróć. Jedź ponad 10 kilometrów. Jakie 10 kilometrów? No. Dobrze, przyjechaliśmy. Tylko widzicie, tędy można tylko tak przyjechać, bo tam są reszty zakazy i inne pierdoły. I nie ma jak się w ogóle tam wydostać, wiecie, z tych skarżek. Osobówką to jeszcze się dostaniecie, ale kurczę, ciężarówką to jest przerąbane. No, my teraz pojedziemy na tą industrialkę tutaj. Jeżeli to możliwe, zawróć. I tu już materiał macie ode mnie, jak jechaliśmy Tracker Life Road to Holland. Oczywiście wy tego jeszcze nie widzieliście. Znaczy już może widzieliście, jak tego Tracker Life oglądacie. Zmieniam trasę. Jedź 1 kilometr. Dobra, to już nie będziemy kręcić, bo to wiadomo wszystko, o co chodzi. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym Tracker Life.